Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku serii Rimworld. Jesteśmy z powrotem u naszych jaskiniowców. I myślę, że zaczniemy od zmiany imion naszych nowych postaci. I tu będzie tak, chwilkę, jak ja to zrobię? Tutaj. Dir od teraz się będzie nazywał Kędzier. A Toxon będzie się nazywał Europe. Dobrze, tu mamy załatwione. Pozwolimy im ruszyć czas do przodu. Zobaczmy, tak, zrobiłem tutaj troszkę tych poletek, trochę drzew zaznaczonych, tutaj poprawialiśmy mury. Co robisz? O, a to ciekawe. Europe podnosi na duchu pacjenta Kędziera. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo realna jest ta sytuacja. No cóż. Cookie z kolei jest, zdaje się, naszym więźniem. Co on tutaj miał? Bardzo dobre strzelanie. Crafting, górnictwo, trochę konstrukcji. Więc będziemy się starali pozyskać Cookiego. 99% szans, więc powinno to być na dniach. Teraz tak. Pozwólcie mi się jeszcze tylko trochę te rozeznać sytuacji, jak to wygląda. Pieski sobie śpią, tak pokoje wyglądają w ten sposób. Czy mamy coś jeszcze do wygładzenia? No, wydaje się, że tutaj nam został kawałek. A tak to wszędzie wszystko jest wygładzone. Ok. Myślę, że w takim razie jeszcze im damy, żeby wykopali kolejną sypialnię. A tak, pułapki są powstawiane. Tutaj jeszcze ostatnie pułapki są dokańczane. Okazało się jednak, że nasi osadnicy wciąż mają lekką szansę wpadnięcia w taką pułapkę, więc nie są one do końca bezpieczne. Niestety bez dostępu modów troszeczkę ciężko nam będzie tą sprawę rozwikłać, ale te drewniane pułapki nie są na tyle silne, by spowodować jakieś poważniejsze obrażenia. Dlatego myślę, że możemy sobie na razie nie zawracać nimi za bardzo głowy. Tym, z czym z kolei będziemy sobie zawracać głowę, będzie oczywiście więcej pól uprawnych. Niestety to, co mamy, jest stanowczo niewystarczające do niczego. Więc postaram się zaadoptować, co się tylko da, w kolejne pola uprawne. Więc może tak zaczniemy z tej strony. I pola uprawne będą też odrobinę większe, powiedzmy tak 8 na 8. I tak, tutaj. Tak, tutaj będą już sadzone normalnie ziemniaki, tak jak się to pokazuje. Teraz w kolejnym poletku będzie znowu ryż. Tu poletko obok będzie kukurydza. I tak. Bawełna, może niekoniecznie, truskawki mogłyby się przydać, ale. A co by mamy tak dużo jedzenia? No to ciekawe. To może nie. To może zamiast jedzenia tym razem. A, już pamiętam. Dobrze. Potrzebujemy jedzenia dla zwierząt. Zwierząt oczywiście jeszcze żadnych nie mamy, ale to się zmieni. To się szybko zmieni. Jeszcze, tak, zobaczmy, kto ma najlepsze staty, jeśli chodzi o zwierzęta. Tutaj w Atarax ma 5, co jest już prawie wystarczające, żeby coś zrobić. O, dobrze, Zachariel ma 6.
Zobaczmy, jak Zachariel ma ustawioną pracę. Aha, jest naszym głównym medykiem. Poważnie? A, racja, tak. Jest naszym głównym medykiem, choć nie powinien być. Naszym głównym medykiem od teraz będzie Kędzier. Zachariel będzie takim zapasowym. Jeżeli chodzi o gotowanie, dobrze, Watarax nadal. Co mamy tutaj? Jakoś tak się nam ciekawie zdarzyło, że wszyscy nasi ludzie mają bardzo dobre staty, jeśli chodzi o uprawę ziemi. Nic tylko się cieszyć. I właściwie wygląda to tak, jakbyśmy nie musieli nawet się specjalizować za bardzo w niczym, bo tutaj mu wyłączymy takie rzeczy. Przepraszam, nie, sprzątanie oczywiście zostaje. Takie rzeczy będą wyłączone. Jest w porządku, wynajdywanie, tak. Też może mieć ścinanie tych roślin. Górnictwo wolałbym jednak wyspecjalizować, tak, do jednej osoby, więc wszystkim innym górnictwo wyłącza. To samo jeśli chodzi o konstrukcję, już tutaj można wszystkim powyłączać. Tutaj jest 7, tutaj 8. Kędzier ma palącą pasję do konstrukcji, ale ma bardzo niski poziom. Chciałbym mu jednak to rozwijać, bo tak to będzie tylko lekarzem. Ale nie, z drugiej strony z gorzej nie będzie miał nic do roboty. Dobrze, zostawimy tak jak jest już. I w tym momencie, co by nas interesowało? Na dworzu, tak, na zewnątrz jest całkiem upalnie. Żywność mamy. Jedzenie też jest. Tutaj jeśli chodzi o... Ustawimy wszystko do 10. Chwilkę. Pamiętam, że te postacie miały... Aha, świetna walka wręcz, ma nóż, dobrze. Tutaj brak walki, tu brak walki, brak walki, brak walki. Ja się kręcę. Tutaj jest ustawiona pila. Dobrze, czyli w tym momencie to jest wszystko, co możemy specjalnie zrobić. Zobaczmy, jak Kędziel ma się ze zdrowiem. Wszystko jest połatane, więc musi tylko się wyleczyć całkiem. Dobrze, tutaj jest wszystko sadzone. Możemy czas przyspieszyć. A, tak, racja. Mieliśmy wyznaczyć parę zwierząt do oswajania. Najlepiej byłoby nam zacząć od indyków albo od tych takich białych, dużych białych zwierząt, ale ich tutaj nie widzę. Są takie bawołopodobne. Ale tak, takich zwierząt tutaj nigdzie nie widać. Zobaczmy może, co trzeba. Jest 6 punktów. 6 punktów to jest maks, jaki mamy, więc małe szanse jeszcze na oswojenie czegokolwiek. Jest jeden indyk. Minimalny skill 2, więc jest całkiem dobra szansa na to, że się uda go oswoić. I fajnie by było, gdybyśmy znaleźli jeszcze jednego indyka. Emu nie ma szans. Tu jest kolejny. Nie, to jest... To jest to, co to jest. Dobra, nieważne. Zobaczmy, tutaj te zwierzątka też potrzebują 6 minimum, więc nie mamy co się nimi zajmować. No niestety indyka widzę tylko jednego. Lama. Lama potrzebuje 0, więc jak najbardziej będziemy oswajać lamę. Czyli lamy są generalnie jak psy.
O, bardzo ładnie. Tutaj widzę dużo indyków, wszystkie indyki. Trzeba oswoić jak najszybciej, zanim ten wilk je zje. Wilk też potrzebuje 6, ale przy wilku jest spora szansa, że nas zaatakuje, więc nie powinniśmy się w ogóle nim bawić. Mega Sloth potrzebuje 9. Mamy jeszcze jednego indyka. Dobrze, ale jako, że wyznaczyliśmy tyle indyków, to powinniśmy może dać trochę więcej osób do tego. A Zgorzel ma 7 już. A, ma 7, tylko nie ma pasji. Racja. To myślę, że jeszcze moglibyśmy wyznaczyć Wataraksa, ale nie. To jest nasz kucharz, to nie będzie tego robił. Nie. Dobrze. W takim razie czas można przyspieszyć. Zobaczmy, ziemniaki pozbierane prawie. Co to jest? Word. Aha, musiało być z jakichś kapsuł, musiało wypaść. I to swoją drogą mi przypomina, że moglibyśmy również uprawiać jeszcze chmiel. Chmiel wyznaczymy takie poletko. Chmiel, proszę. I w ten sposób będziemy mogli produkować jakieś piwo. Teraz jeszcze moglibyśmy szybko zrobić ten normalny stół, by ludzie przestali jeść na ziemi. Niby brakuje nam drewna. A tak, bo całe drewno poszło na pułapki, więc trzeba będzie zaraz coś pościnać. Ale tak, tu będzie stół. I zrobimy jeszcze może zwykłe takie stołki. Nie wyglądają za ładnie, ale powinny nam wystarczyć. Teraz wyznaczmy więcej drzew do ścięcia. Może być tutaj to wszystko. Jurup poszedł spać na ziemi. Dlaczego? Aha, tak, bo Jurup nie ma własnego łóżka. No, to jest drobniutki problem. Nie zauważyłem tego wcześniej. I nie, na pewno nie będziemy ze srebra robić łóżka. Ha? No to ciekawe. Cóż, tutaj oczywiście będzie podwójne, jako że to jest dwuosobowy pokój. Stawmy drzwi i od razu wygładzić teren. Oczywiście wszystkie kamienie muszą wyjść. Tak, dopóki nie zetniemy trochę drewna, nic nie zostanie zbudowane. I co ciekawe, para krów dołączyła do naszej osady jako randomowy event. Więc myślę, że to jest odpowiedni moment, by zrobić strefę dla naszych zwierząt. Obszar zwierzęcy, zobaczmy. Nie chcemy, by zwierzęta miały możliwość wstępu na pola uprawne, bo będą je zjadać w przypadku braku trawy. Więc myślę, że zrobimy taki obszar, że tutaj będą miały swój domek. Będą miały składowisko siana, które uprawiamy. I będą miały tutaj całe to podwórze jako tereny, jako pastwisko. Czyli ustawimy coś takiego. Niech mają takie coś, plus oczywiście ten teren cały znajdujący się w tym miejscu. I teraz zrobimy taką stajnię. Coś w tym stylu. Jeszcze tutaj pozbędziemy się tej skały. W stajni będzie oczywiście składowisko siana. No, niech będzie takie.
Wyłączymy tutaj wszystko. Plus całe jedzenie, prócz. Tutaj jest hej dla zwierząt. I oczywiście też będą drzwi, by jako tako odsłonić to wszystko od warunków zewnętrznych. Ewentualnie będziemy mogli, chociaż szczerze mówiąc, zwierzęta nie potrzebują czegoś takiego w ogóle. Więc tak, drzwi usuniemy, ale cały teren będzie na pewno zadaszony. I odwiedził nasz jakiś handlarz. Bulk trader to jest ogólnie handlarz zwykłych surowców, takich jak drewno, kamienie, żelazo. Jesteśmy w górach i szczerze mówiąc nie będziemy w ogóle potrzebowali interakcji z kimś takim. I z drugiej strony nie mamy też pieniędzy, więc i tak nic nie zrobimy. A dlaczego nikt nie daje Kukiemu jedzenia? Dobra. Na razie przestaniemy budować ten dach, bo nam się wali. Przepraszam, muszę znowu odkichnąć. A jednak nie musiałem. Tak. No, nie było to do końca przemyślane, ale co zrobić? Tak, pytanie, czy ktoś mógłby wreszcie go nakarmić? W ogóle, gdzie są wszyscy? Ci tutaj uprawiają pola, w porządku, ale wydawało mi się, że... Aha, bo Warden jest ustawiony na 3. Nie. Warden musi być na 1 zawsze. Zawsze na 1. Teraz druga sprawa. Ścinanie. Myślę, że możemy wszystko na 2 ustawić, bo to jest jednak ważniejsze od wszystkiego innego. I mamy kolejne odwiedziny. Jest to handlarz. Dobrze, może jednak zobaczymy przynajmniej, co mają na sprzedaż. I tak, moglibyśmy kupić jakiegoś dzika, ale pff, na co nam dziki? Indyki powinny w zupełności wystarczyć. Udało nam się jednego indyka już oswoić, bardzo ładnie. Mamy dwie krowy, kolejne krowy są na sprzedaż, ale nie mamy pieniędzy na to wszystko. Warga na pewno nie sprzedamy, się bardzo przyda. To co moglibyśmy sprzedać, to są z kolei ziemniaki i trochę tego ryżu, albo nawet same owoce. Owoce nam się szybko zepsują. A mamy dość pól uprawnych na razie. Więc co moglibyśmy zrobić? Myślę, że gdybyśmy zdołali uzbierać dość kasy na kolejną krowę, to byłoby całkiem fajnie. Więc tak, ustawmy sobie krowę. I tak, gdybyśmy sprzedali wszystkie ziemniaki, no to tak, to mamy dość kasy. Gdybyśmy się pozbyli całego jeszcze ryżu na przykład, to nawet na tym zarobimy. Czemu nie? Zobaczmy, mamy trochę tkanin. No taka jakaś tam cena.
ale myślę, że możemy spokojnie się pozbyć tych takich nieregularnych typów skór, bo i tak nic z nich za bardzo nie zrobimy. To jest wszystko do kupienia już i to było na tyle. Więcej nie możemy nie zrobić. Dobrze, w rezultacie sprzedałem ryż, chociaż nie, ryżu nie będziemy sprzedawać. Sprzedamy za to wszystkie owoce. Ryż zostawimy, bo ryż jest długowieczny, to znaczy najdłużej wytrzyma z tych wszystkich typów jedzenia. Więc jego sobie zostawimy, a takie bzdury jak ziemniaki i owoce możemy walić. Dobrze, i w ten sposób dostaniemy krowę i jeszcze 300 srebra ponad. Co mnie bardzo cieszy. Jeszcze przy okazji myślę, że zaraz tego kolejnego handlarza załatwimy. I teraz jeszcze mieliśmy przestawić wszystkie zwierzęta, a raczej wszystkie zwierzęta gospodarcze na obszar zwierzęcy. I teraz te nasze krowy wszystkie udadzą się tutaj na to nasze pastwisko. Tak, tutaj się będzie nam dalej ten dach walił. Trudno. Na szczęście wzięli się wreszcie za ścinanie tych drzew. Dobrze, dach już nam się więcej walił nie będzie. I ostatnia pułapka już powinna być chyba zrobiona. Nie, jeszcze jedna będzie. Dobra, Zgorzel, niech pogada sobie z tym gościem. I co ty masz dla nas do sprzedania? Jakieś dania, tutaj nic specjalnego, nie widzę. Moglibyśmy kupić od niego medykamenty. To są zawsze trochę lepsze. Nie, nie kupimy żadnych medykamentów. Stop. Widzieliście ten karabin, ja też go widziałem i myślę, że w tym momencie powinniśmy się za niego, do niego dorwać trochę. Zobaczmy, kto ma najwyższy social i to będzie Aleksander, zdaje się, tak? Tak, Aleksander i słuchaj, Aleksander, powinniśmy byli zrobić to od samego początku, nie zrobiliśmy, trudno. Idź do tego gościa, spróbujemy jeszcze coś sprzedać. Może się uda jakąś dobrą cenę wynegocjować. Zobaczmy, moglibyśmy się pozbyć jeszcze tego indyka. Moglibyśmy się pozbyć jednak tego ryżu i tych naszych tkanin. Tak, widzicie, jest minimalnie lepsza cena, jak daliśmy kogoś z lepszym socialem. Myślę, że tak. Pozbędziemy się wszystkich tkanin. To da nam już dość kasy, by kupić ten karabin. Dobrze. Tak zrobimy. Teraz Aleksander pójdzie do niego. I kupmy sobie karabin. To jest superior quality, więc jak najbardziej nie powinniśmy czegoś takiego omijać. I teraz pytanie, kto miał u nas... najlepszy. No i Aleksander ma w tej chwili najlepszy shooting, choć tak naprawdę, gdy Cookie zostanie już wreszcie zrekrutowany, on będzie ten karabin posiadał. Dobra. To nam powinno już teraz troszeczkę pomóc. Mamy kolejnego indyka, bardzo ładnie. I tym razem jest to płeć żeńska. Tak, w tej grze rozróżniamy na szczęście jeszcze tylko dwie płcie. Ups, miałem nie wchodzić na sprawy polityki, dobra. Zapomnijcie, że to co w ogóle powiedziałem. Tak, krowy mamy dwie, wszystkie są w odpowiednim miejscu już wrzucone. Nikt niepotrzebnie się za nikim nie ugania, dobrze. I wszystkim zwierzętom damy od razu podstawowy trening.
No dobrze, i to czekamy do końca dnia i zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Zobaczę jeszcze szybko, czy czasem nie ma czegoś, czym powinniśmy się zająć tak w najbliższym czasie. Ale nie wygląda. Europe, możesz dostać to łóżko. Dobra. Hunter Lux Ranger to weapon? Aha, czyli Europe jest wyznaczony jako łowca. No raczej nie. Raczej nie. Dobrze, wyłączyć. Dobrze, w następnej kolejności powinniśmy się wziąć wreszcie za stół naukowy. A tak, oczywiście temperatura jest troszeczkę wysoka już. Ale najwyżej później zrobimy jeszcze jeden parownik, gdzieś właśnie tutaj w tym miejscu, to pomoże nam tą temperaturę trochę obniżyć. I teraz już mamy ustawione, że będzie robione piwo ogólnie, tak? Będziemy mogli wynajdywać piwo. I wszyscy, pierwsza karawana już sobie odjechała. Dobrze, poletkę jako taką mamy wszystkie obstawione, mamy jakieś zwierzęta, żywność, mamy jeszcze trochę tych ziemniaków, tak, tutaj jakieś dania na jutro też są. Wszyscy kładą się spać. I myślę, że w tym miejscu możemy ten odcinek zakończyć. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie prawdopodobnie wydarzy się coś ciekawszego. Dobrze. Dziękuję i do zobaczenia.